Tamara Arciuch, 44 lat. Podzieliła się z internautami wstrząsającą historią ze swojego życia. Aktorka jest mamą już dorosłego syna z poprzedniego związku. Z kolei z Bartkiem Kasprzykowskim doczekali się dwóch pociech. Tematy związane z macierzyństwem nie są więc Tamarze obce. Ostatnio na facebookowym profilu Dzieci są ważne podzieliła się z internautami szokującą historią, która ją spotkała podczas ostatniego porodu. Urodziłam dwoje dzieci siłami natury, a trzecie poprzez cesarskie cięcie. Lekarz anestezjolog użył określenia tuż przed zabiegiem, jak już lekarze urodzą za panią, to dziecko. Zdębiałam, wspomina Arciuch. Reklama aktorka mocno się wkurzyła i nie omieszkała odpowiedzieć na chamskie odzywki lekarza. Lekarz od początku, jak się okazało, że będzie cesarka umniejszał mój wkład. Na szczęście nie jestem już małą dziewczynką. Odpowiedziałam mu tak, jak zasłużył i w sumie miałam gdzieś jego gadanie. Teraz mi się przypomniało z racji poruszonego tematu. Reszta lekarzy na mojej drodze spisała się bez zarzutu, może dlatego ten właśnie szczególnie utkwił mi w pamięci, napisała na Facebooku Tamara. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.